Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zostałam zaproszona i wyróżniona możliwością podzielenia się z Państwem swoimi wiadomościami czy przemyśleniami na temat in vitro. Chcę zaprosić do oglądania wspaniałego DNA, który jest naszą molekułą życia. Tak została ta cząsteczka nazwana. Od kiedy to poznano, że tak dużo zależy od jej funkcjonowania, od jej przekazywania informacji o naszym funkcjonowaniu. Jest to kwas dezoksyrybonukleinowy, w którym jest ta informacja. Nukleotydy to są takie literki, pisma, które napisały, które piszą Księgę Życia Człowieka. I teraz wprowadzamy też taką nazwę, która się nazywa genom, czyli zbiór wszystkich genów. To jest odcinków DNA, które tworzą biologiczną bazę danych człowieka. I znajdują się geny, czy nasz genom, we wszystkich komórkach organizmu. Chciałam powiedzieć, że DNA jeszcze jest nakręcony na takich kulkach białkowych, tworząc tak zwaną chromatynę, ale jest nakręcony, jego jest bardzo dużo i cała informacja genetyczna, którą zawiera, znajduje się w każdej komórce somatycznej, co jest zaskakujące. Cała informacja. Kiedy rozpoznaliśmy sekwencje za pomocą poznania genomu człowieka, jest taki projekt, że Amerykanie przeznaczyli pieniądze, które najpierw miały szły, najpierw miały iść na poznanie kosmosu, a przeznaczono na międzynarodową współpracę, żeby odczytać tą księgę życia. Okazało się, że tylko 2% tej naszej sekwencji odpowiada za informację o białkach, a co zresztą nazwano to śmieciowym DNA. Ale naukowcy nie śpią, pracują, szukają, wyjaśniają. I okazało się, że tak cudownie nasz organizm jest zorganizowany, że ta pozostała informacja na DNA służy tworzeniu regulatorów. Regulatorów, czyli oprogramowania, które jest decydentem, czy rządzi naszym DNA i mówi, w którym momencie naszego życia, czy w którym momencie w danej tkance dana informacja powinna być odczytana. Dana informacja jest potrzebna, czyli przez całe życie w różnych momentach potrzebne są informacje z innych genów i możemy również mieć mutację, która się ujawni po 40 roku życia, po 50 roku życia, właśnie dlatego, że ten odczyt w tym momencie jest potrzebny i ten odczyt o tym nam powie. Czyli to oprogramowanie epigenom jest teraz bardzo ważnym elementem do wyjaśnienia, jak jest odczytywany DNA. Czyli nie sama informacja jest najważniejsza, ale informacja plus możliwość jej odczytu. Okazało się w badaniach na przykład prenatalnych, że dzieci, które miały mutacje, nie zostały i potem z tą mutacją weszły w życie, okazało się, że ta mutacja nie działała, były zdrowe dzieci. Czyli są możliwości zamknięcia buzi genom uszkodzonym, zamknięcie i możliwość funkcjonowania w prawidłowym już wymiarze. Chciałam powiedzieć, że DNA jest nakręcone na takie kuleczki. Te kuleczki tworzą chromatyny. Jeżeli ona jest zaciśnięta, to informacja jest niedoczytana. Czyli tak jak moja koleżanka namalowała tutaj, ptaszki śpiewają wtedy, kiedy są wypuszczone z klatki. Tak samo DNA śpiewa wówczas, kiedy jest wypuszczony z chromatyny. I to jest podlega różnym regulacjom. A tutaj Państwu pokazuję to, jak już ten ptaszek wypuszczony, no to wtedy jest ta cała informacja, którą nas męczą na biologii, przed naturą, kiedy się rozkręca DNA, przeczytana jest, tworzony jest RNA, szybka onko z jądra do cytoplazmy, no i w rybozomie następuje szaleństwo odczytywania, trzy nukleotydy, jeden aminokwas, tworzy się białeczko i wreszcie mamy tą informację wykorzystaną, ale z drugiej strony też leci RNA, który to reguluje, leci RNA, który pomaga w odczytywaniu, czyli przetłumaczeniu języka sekwencji nukleotydów na język białkowy, czyli
to jest to białeczko. Wtedy również są potrzebne nam regulatory i te regulatory również mówią nam, kiedy nasz DNA będzie odczytywany. Zajmuję się genetyką kliniczną, jestem lekarzem i mam wielką radość, że mogłam poznać pana profesora Leżyna z Francji, który wraz ze studentką Daną Gauthier i Terberem w 1959 roku opisali, że przyczyną takiego zespołu, który rozpoznajemy najczęściej, bo jest taka duża częstość zespołu Dana, jest obecność dodatkowego chromozomu. Takiego małego, 21 numer, jest dodatkowy chromozom i ten chromozom powoduje zaburzenia czy odmienność rozwoju genetycznego. Zaburzenia genetyczne. Ja nie mówię o chorobie, bo w zespole Downa możemy mieć choroby albo niekoniecznie. Możemy mieć wady serca, ale nie zawsze. Możemy mieć najważniejszą rzecz, która jest w zespole Downa, to jest problem pamięci. Czyli dodatkowy chromozom. Tak to wygląda, ja mówię to pod mikroskopem, oglądają ustawiane chromozomy według par. Ten dodatkowy numer 21, taki, który mieszał się rozsadzi drugim chromozomem w czasie przechodzenia do kolejki pokony, to właśnie jest przyczyną pewnych zaburzeń i nieprawidłowości. Ale przed czasem, kiedy pan profesor Leżyn i Gauthier i Terberem odkryli, sądzono, że zespół Downa jest karą za grzechy. Sądzono, że jest to kara za grzechy kobiety źle prowadzącej się. Czyli ten biologiczny aspekt wyzwoli nas, kobiety, od takich podejrzeń i od mówienia, że dziecko z zespołem genetycznym jest przyczyną, czy jest karą za grzechy i karą za złe prowadzenie. Pan profesor Leżyn był przyjacielem Jana Pawła II. Okazuje się, że w dniu, kiedy Jan Paweł miał zamach, kiedy w dniu zamachu, byli razem śniadani. Pan profesor w pociągu, wracając z Rzym, dowiedział się o tym nieszczęściu. Profesor Leżyn miał też niedzielę wielkanocną. I już Jan Paweł II mówił, że straciliśmy wielkiego człowieka, wielkiego chrześcijanina, którego obrona życia była apostolatem. Bo się okazuje, że te trzy chromosomy mogą nam zaświecić przy metodach cytogenetyki molekularnej i to w komórce płynowodniowego można zobaczyć. One potrafią zaświecić i już myślimy, że to jest zespół Downa. Chociaż ja wiem, że są mechanizmy naprawy, chociaż nie zawsze ta diagnoza jest wiarygodna, ale to jest inny problem. Tutaj pan profesor przewidział, że jego wyniki badań mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi. Uważam, że każde życie ma swoją własną godność. Marzy, żeby znaleźć lek na poprawienie sytuacji osób ze zespołem Downa. I to, że ma swoją godność, usłyszałam w 1994 roku, kiedy pan profesor już z ekranu wideo przekazał mnie, genetykowi, taką informację. Dla genetyka godnym wagi jest fakt, że posługujemy się tym samym słowem, aby określić zarówno nową ideą, która przychodzi nam na myśl, jak i powołanie do życia nowej istoty ludzkiej. Jest to słowo koncepcja. Nie popełnimy błędu, używając tego słowa w genetyce, bo czym więc jest koncepcja, czy zapomnienie? Tak naprawdę wpisanie informacji w materię, chociaż ta nie jest już wtedy zwykłą materią, tylko staje się nowym człowiekiem. Początek życia się od tego zaczyna. I nauka idzie do przodu. Pan profesor Edwards i Strytoe produkują dziecko poza ustrojem rodziców. Jest to słynna Luisa Brown i po 30 latach wyobrażam sobie, jak cieszył się pan profesor, że widział swoją dziewczynkę już jako matkę ze swoim synkiem. To jest ta dobra strona. Marzymy o tym, żeby były dzieci. Chcemy mieć te dzieci, ale nie zawsze to jest możliwe z punktu widzenia zdrowotnego. W roku 2010 pan profesor Edward Gieniwald dostał Nagrodę Nobla. Peter Stetter już nie żył. Pan profesor Edwards też niedługo potem odszedł do pana. 30 lat zdrowej Luisy Brown obiegła te zdjęcia, obiegły cały świat. Mówi się o tym, że to było pierwsze dziecko z probówki. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę, że ona nie była pierwszym dzieckiem z probówki. Ona była pierwszym dzieckiem zdrowym. Dlatego, że
tą metodą in vitro, były chore i tego nie udostępniano, tego nie ujawniano. Można to sprawdzić w piśmiennictwie, które tutaj cytuję. I w związku z tym możemy się zastanowić, dlaczego dzieci chore są po in vitro. Pierwszy element to, żeby mieć materiał do tego zapewnienia poza ustrojem, trzeba mieć materiał komórek rozrodczych. Materiał od kobiety pobiera się podając jej rzekomo, podając jej hormony, które są lekami w innych sytuacjach niepłodności. A tutaj hormony do zdrowego organizmu powoduje różne zmiany. Zmiany właśnie w oprogramowaniu komórek rozrodczych. Właśnie hormony są jednym z przyczyn nieprawidłowości. Komórki, które są wprowadzane, nie są kontrolowane tak jak w organizmie kobiecy. Plemniki tutaj biegną, jest ich tysiące, konkurują ze sobą i ten wydawałby nam się najlepszy dochodzi do głosu, żeby było następne dziecko, następny człowiek. Rozwój wczesnego zarodka jest w nienaturalnych zewnętrznych warunkach. Światło powoduje zaburzenia. Światło zmienia oprogramowanie. Nie same geny, ale oprogramowanie, które jest przekazywane również z komórki na komórki. Są to zmiany, które potem w procesach molekularnych prowadzą do zaburzeń genetycznych. I już wiadomo było, że już u myszy była to w wyniku hiperowulacji powstało tak zwane zaburzenie piętna genomowego, które należy do tego programowania. Że zachodzi zaburzenie tak zwanej metylacji, bo metylacja inna jest metylacja blokująca niektóre geny w DNA pochodzące w nikotacie, inny w pomadzie. Tutaj są zaburzenia demetylacji powodujące, że dwa geny są aktywne, które nie powinny, albo brak dwa są nieaktywne, które nie dają nam szansy na wyprodukowanie potrzebne różnych danych procesa. Czyli te rzeczy już widzieliśmy, że nawet zależność od dawki hormonu wpływała na te piętna i określone geny były metylowane w sposób niewłaściwy i to na myszach można było zobaczyć, na owcach i tak dalej. Czyli ingerencja osób trzecich w sztucznie przygotowanych warunkach powoduje, jest zagrożeniem in vitro. I teraz mamy wtedy skutek w postaci braku właściwej koordynacji działań tak zwanego epigenomu, czyli oprogramowania DNA i keratyny i prowadzi do zaburzeń bądź genetycznych, bądź epigenetycznych. Epigenetyczne jest zastrzeżone właśnie do tych oznakowań na tych kuleczkach, na DNA, które powodują potem nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu. Zaburzenia te mogą prowadzić do obumierania dziecka w różnych fazach rozwoju, nie tylko w tym okresie nawet preimplantacyjnym, chociaż najwięcej na nich zamieszania. I chciałam zwrócić uwagę, że na 100 transferów uzyskuje się co najmniej 20 ciąż. Mówi się o tak zwanej efektywności in vitro, ale tak naprawdę do porodu dożywa tylko od 3 do 5 dzieci, którzy podają 7. Ten 3 do 5 to jest z programu Ministerstwa Zdrowia, który został zamieszony. I dzięki temu, że to było otwarte, że to było nasze społeczny program, wiedzieliśmy, że tylko od setki na 100 tylko trójkę dzieci dostają. Ale jeszcze dodamy, jakie problemy potem mają medyczne. Niska masa ciała, konieczność cięcia cesarskiego, potem wady rozwojowe, które się tych dzieci pojawiają. I to można porównać do piętnowania, żeby Państwa przybliżyć takiego tatuażu, który tak już w młodzieży jest modny. To jest taki tatuaż, który zablokuje dostęp do regulatorów, które mówią, halo, ty nie obudź się, trzeba pracować. On nie pracuje i mamy problemy. I zaobserwowano te problemy, już pisząc o zwiększonym ryzyku na przykład zespołu Russella-Silvera po zapomnieniu in vitro, to jest ze Szwecji dane. Jest to taki zespół, gdzie mamy niską masę ciała, charakterystyczne rysy twarzy. My specjaliści rozpoznajemy na czasami zaburzenia po twarzy, dlatego że są pewne zaburzenia, które się powtarzają. Tylko że ponieważ częstość jest mała poszczególnych zespołów i jest ich 20 tysięcy, nie sposób znać wszystkich twarzy, nie sposób znać możliwości, nie zawsze można to pięknie rozpoznać. Tutaj mam jeszcze opóźniony wiek kostny, który właśnie uczynił się. Dyslekcja, niski chłopiec, ma problemy z uczeniem się, a pani nauczycielka mówi, że jest lejnikiem. A on biologicznie nie może pięknie ułożyć liter i pięknie przeczytać. To jest jedna z przyczyn właśnie.
zaburzeń w oprogramowaniu przy epigenie H19 na chromozomie 11T. Natomiast również jest taki zespół Wittig-Lindemanna, który powstaje częściej po metodzie zarobienia in vitro. I koledzy mi mówili, no co ty mi mówisz, że po in vitro Wittig-Lindemanna, przecież też normalnie, przy normalnych poczęciach też mamy Wittig-Lindemanna, zespół Wittig-Lindemanna. Ja rzeczywiście opisałam w Polsce pierwszy zespół wiele lat temu, jak to wygląda zespół Wittig-Lindemanna, bo się nauczyłam rozpoznawać to, będąc badaczem klinicznym. Ale chciałam, żeby Państwa zwrócić uwagę, co mnie po prostu tutaj przekonało, że moim vitro jest zespół Wittig-Lindemanna, że do tego zespołu prowadzą różne mechanizmy. Deletia, czy utrata pewnych genów. Te piękno rodzinne genomowe, już nie będę i tak dalej. Jest tych mechanizmów co najmniej 10, ale jest jeden mechanizm, który jest w ogóle nieopisywany u dzieci poczętych naturalnych. I to jest 100% pewność, że ten mechanizm właśnie spowodowała procedura in vitro. To jest mechanizm po prostu specjalna dewentylacja mikronu 10 w takim miejscu regulatorowym na krótkich ramieniach chromozomu 11. Czyli te dane, które mówią nam o związku między zespołem Wittig-Lindemanna a zachowaniem in vitro, w tej chwili się doczekały kolejnego dowodu wyjątkowości mechanizmu, który prowadzi do tego zaburzenia. Zaburzenia dziecka, które jest, mama się cieszy, urodziło się duże, rodne dziecko, a potem się okazuje, że ono ma problemy z jedzeniem, że ono ma nowotwory, które tworzą się w wieku dziecięcym. Ja pierwsza pacjentka ze zespołem Wittig-Lindemanna miała raka wątroby. Kolejna raka nerki. Nie wszystkie mają dzieci, nie wszystkie, bo zależy się od tego, jak tam teraz się zachodzi. Ale jest również ryzyko nowotworów w tym zespole. I jest jeszcze taka ciekawostka, że jak my patrzymy na twarze, to mówimy o tych cechach, które się powtarzają. W zespole Wittig-Lindemanna trzeba spojrzeć na płaci. Kto z lekarzy tak się na płaci kucha u swojego pacjenta? Rzadko kto. A ja wiem, że jeżeli zespół Wittig-Lindemanna, to musi być bruzda, musi być dołeczek. Tu nawet z tyłu do ucha, więc muszę aż tam zajrzeć, żeby zobaczyć, czy te objawy kliniczne tutaj mi pasują. Także potem może być też niepełnosprawność intelektualna. W związku z tym wychowywanie tych dzieci może sprawiać problemy, jeżeli ta niepełnosprawność jest nieopanowana w jakiś sposób naturalny i tak dalej. I również okazało się, że ten zespół, zawodnienie pozaustrojowe powoduje demetylację takich cząsteczek wirusowych, która jest w naszym genomie. To się nazywa linę, transpozony. I te transpozony, jeżeli są demetylowane, zaczynają działać i dają na przykład nam wady serca, dają nam wadę ośrodkowego układu nerwowego, dają nam różne zaburzenia, ponieważ ta demetylacja dotyczy większej liczby genów. A ostatnio przeczytałam, jeśli dziecko będzie w fazie embrionalnej, to jeszcze o tym chcę powiedzieć, jest przechowywane w ciepłym azocie, to jest narażone na kolejne uszkodzenia. Oczywiście, jeśli nie zostanie wykorzystane do procedury, może też być pozbawione życia po latach przechowywania, albo gdy nie spełnia tak zwanych kryteriów morfologicznych. Ja zawsze moim studentom opowiadam taki przykład, że Dickens, że taki słynny reżyser się zamrozi i czeka, kiedy jego nowotwór będzie wyleczony. Takie odmyszkniki, zapomniane nazwiska. Proszę? Disney. Disney jest zamrożony, ale on jest zamrożony, DNA jego śpi. A jak my siedzimy i na nas lecą promienie kosmiczne albo zadziała jakieś promienie radioaktywne, to my się bronimy. My mamy mechanizmy w zdrowym, żyjącym organizmie, które naprawiają nasze DNA. Palimy papierosy, niszczymy DNA, ale my, nasz organizm to odnawia. Jedni zachorują na raka, drudzy nie zachorują. Raka płuc mają albo nie mają, w zależności od wydolności naszych mechanizmów naprawczych. I tu jest ten sam problem. Przechowywania w azocie również powoduje do sytuacji, że te DNA śpi i nie będzie się naprawiało, kiedy zewnątrz czynniki genotoksyczne na niego działają. I również metylacja. Kiedyś tego nie wiedzieliśmy. Metylacja, badania na metylacji, postęp nauki pozwala nam również wyjaśnić, że poprzez tą metylację satelitów i heterochromatyny, którą kiedyś mówiliśmy polimorfizm nie brać tego pod uwagę, okazuje się, że doprowadza do braku
jeśli szczęśliwie uda mi się urodzić, ponieważ jest jeszcze zagrożenie aborcją po diagnostyce prenatalnej. Zanim była ta aborcja powszechna, były badania przeprowadzone, że ta trisomia 21 nie zawsze kończy się urodzeniem dziecka ze spermiona, ale jest, są wady, które doprowadzają do śmierci jeszcze w łonie mamy. I co siódme dziecko tylko rodziło się ze zespołu trisomii 21. W tej chwili, ponieważ umiemy to rozpoznawać i leży nam bardzo dolega, jest to powód do aborcji. I to w ramach programu profilaktyki, pięknie się nazywający, profilaktyki rozwojowej Ministerstwa Zdrowia, który jest realizowany nawet dla lekarzy dzieci, bo sposób poczęcia jest niepodany. Zrobimy jest możliwe, są testy, które mówią, że może być dodatkowy chromosom i wtedy robi się tą metodę, pobiera się płyn ogniowy i świecą trzy gwiazdeczki, które mówią, że być może jest to zespół Downa. Ale z abortowanych materiałów okazało się, że nie każde dziecko abortowane ma ten dodatkowy chromosom 21. Nie każdy, są tak zwane formy mozaikowe, są dzieci, które są prawidłowe. I do mnie przychodziło kilka razy, kilka osób. Pani profesor, niech pani spojrzy na niego. Miał być zespół Downa, nie zdecydował się na terminację ciąży, na jego zabicie, a on nie wykazał, jak nie chce. Jak to jest? No nie ma. Także po 10 latach od śmierci profesora Leżyna bardzo narosły sprawy zabijania dzieci z powodu dodatkowego chromosomu 21. I pan profesor Leżyna zwrócił, pan profesor Matei mówił o swoim przyjacielu, że był wizjonerem, że to mógł przewidzieć. I tak samo święty Jan Paweł II wobec aborcji dzieci z badaniami genetycznymi tak pisał. Gdy Parlament Polski przegłosował szczęśliwie ograniczenie praw do aborcji, ale jednak pozostała klauzula, że wolno zabić dziecko nienarodzone, którym lekarz rozpoznał chorobę, był wstrząs święty, z żelem powiedział. A gdzie są te lekarze? Przecież to nawet nie jest sprawa tylko etyki chrześcijańskiej, ale zdroworozsądkowej. Potem pani profesor Putaska przypomniała nam o tym, czy można z punktu widzenia medycyny nazwać postępem i opanowaniem choroby fakt, że zabija się chorych. Jan Paweł II pytał. Pan profesor był u nas w Białymstoku na kolejnej konferencji o godzinie rozwoju życia. Diagnostyka prenatalna była z założeniem osiągnięciem, abyśmy mogli stosować testy genetyczne oceniające stan zdrowotny dziecka będącego w fazie embrionalnej płodowej przed narodzeniem z perspektywą udzielenia pomocy medycznej lub wkrótce po urodzeniu, albo również przygotowania psychologicznego rodziców do zaakceptowania tej trudnej sytuacji. I ustawa o planowaniu rodziny mówi nam, że dziecko poczęte może być prenatalnie badane, jeśli jest rodzina obciążona genetycznie. Proszę Państwa, każdy z nas ma co najmniej jeden gen recesyjny dziedziczący się, tylko nie ujawnia swojej aktywności, chyba że spotkamy partnerkę czy żonę, która będzie miała taką samą mutację i 25% jest ryzyka. Również istnieje podejrzenie ciężkiego uszkodzenia płodu. Ale jakie są kryteria ciężkości uszkodzenia tytanu? Jaka jest wiarygodność prognozy genetycznej? Nie ma, jest dowolność interpretacji zmian fenotypowych wywołanych zaburzeniami położenia genetycznego przy kwalifikacji do eliminacji terminacji ciąży, czyli zabijania eutanazji, to jest prenatalna. Czyli przy tej wiarygodności należy zwrócić uwagę, że genetyka znowu weszła na inny etap rozwoju, bo okazało się, że jest dialog genów ze środowiskiem. I środowisko może poprawić sytuację każdego z nas, albo funkcjonowania genów, albo je ograniczać. I dlatego nie może być ta prognoza wiarygodna. Ale jeszcze jedna sprawa. Urodziło się dziecko ze zespołem Downa. Tutaj Wyspiańskiego sobie tutaj wykorzystamy, żeby Państwu pokazać lepszy wyroczy. Mama płacze. Down. Ale dziecko? Co ja takiego, gdyby mogło powiedzieć, co ja takiego złego zrobiłem, że ty płaczesz przeze mnie? Nie chciałbym się urodzić z dodatkowym chromosomem 21, ale jestem. Nie chciałbym się urodzić z nadawaniem chromosomem 5, powiedziałby Filip, gdzie jestem. Chcę żyć. Nie chciałbym mieć krótkiego chromosomu X, ani mutacji w genie niby na 5 chromosomie. Czy miałem prawo się urodzić? Jest dużo mitów. Dzieci genetyczne. One nie nauczą się mówić, nie są rozumne. Nie uśmiechają się.
Ale jeżeli są odrzucone społecznie, nieakceptowane, to wtedy mają wtórną niepełnosprawność intelektualną. I chcę przypomnieć Nagrodę Nobla, jednego z jednego psychiatry, który tą nagrodę dostał. Jego rodzina pochodziła z Kolumbii i mówił bardzo pięknie, co mnie bardzo wzruszyło, kiedy mówił to. Otrzymując Nagrodę Nobla. Ma polskie korzenie, podobne do wielkich ludzi. To jest pan profesor Erich Kandel, który odkrył molekularny mechanizm przechowywania pamięci. W hipokampusie, to jest hipokampus w naszych płatach czołowych, znajduje się taki narząd, gdzie ważna jest funkcja tego narządu w przechowywaniu pamięci. Jak mówię do Państwa, jeżeli słuchacie, zainteresujecie się, to sygnał przez nerwy dochodzi do synapsy i potem przetwarza się na bodziec chemiczny. Bodziec chemiczny wraca do jądra komórkowego, szuka między genami i odnajduje taki gen, który się nazywa BDNF i mówi, halo, obudź się, trzeba działać. No i wtedy się zaczyna odczyt, tworzy się białko, się tworzy w cytoplazmie i rozkrzenia nam dendryty. Czyli wielokrotne pobudzanie synapsy działającej serotoniną uruchamia mechanizm wzrostu dendrytów przez indukcję ekspresji. Dialog genu ze środowiskiem, pobudzanie. A jeżeli dziecko genetyczne, bo to genetyczne i dzisiaj na zrobić, leży gdzieś tam w kociku, nie interesujemy się. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci obszczone, to badania za pomocą tak zwanego PET-u, tomografii pozytronowej, że na terenie tych tutaj w części czołowej naszych płatów są po prostu dziury. Wytwarzamy dziury, jeżeli się nie stymulujemy. Geny wtedy nie produkują białka, które jest nam potrzebne do rozwoju mózgu. Tak samo, jeżeli kobieta w czasie ciąży, w okresie błogosławionym, przeżywa stres, umarł tato, jakiś wypadek i nosi dzieciątko. Okazuje się, że jej stresy zmieniają regulatory innych genów, regulatory z szlaku dopaminy. I po 20-30 latach, jeżeli ktoś przechodzi ktoś, kto został urodzony przez tą kobietę, po 20-30 latach dochodzi do depresji. Pan profesor Szyf w Stanach Zjednoczonych, robiąc sekcję osób, które popełniały samobójstwa, znalazł powtarzalność tej samej zmiany genetycznej, która powstawała na przykład w czasie głodu, tak mi też na rzeczy były badane. Czyli mamy różne możliwości, że środowisko zmienia obraz naszego DNA. Każde życie, nawet poświęcone w oczach świata, zasługuje jednak na to, mówię, przecież mój profesor leżał. W oczach zranionego dziecka możemy odnaleźć wielką miłość, jeśli odważymy się jej pokonać. Mimo choroby dziecko jest zdolne do miłości, czułości i dlaczegoż by nie? Do odczuwania szczęścia i dlatego zasługuje na godność. I pokazuję przykład z zeszłego roku. Rodzina, trójka zdrowych dzieci, dwoje dzieci ze spełnione i urodziła się Estera. Estera ma dodatkowy chromozom numer 18, jest to wytwarza cechy kliniczne zespołu dworca, który jest uważany za zespół letalny. Bardzo często jest to powód dla aborcji. Natomiast mama mówi nie. Ja chcę ją zobaczyć. Ja chcę zobaczyć jej uśmiech. Ja chcę zobaczyć, jak ona wygląda. To szkoła córka. Estera się urodziła. Została oszczędna.
kreować prawdy, kreować legalność. Jeśli okazuje się, że z czasem zastosowane procedury medyczne mogą zagrażać człowiekowi, jego życiu, zdrowiu, jego godności, to trzeba mieć odwagę, aby o tym otwarcie dyskutować i podejmować wszelkie działania ograniczające te zagrożenia, również konsekwencje ich powstawania. Zło, z którym nie walczymy, z nas się zakorzenia, dlatego jestem tutaj z Państwem. Rozpoznanie zmian morfologicznych, czyli to, co ja mówię, to, czego się uczę, to, co rozpoznawanie na podstawie wyglądu pewnych zespołów genetycznych czy pewnych zaburzeń w organizmie człowieka nie może być jednak traktowane jako stygmatyzacja danej osoby. Takie postawy są pozostałością okresu działań eugenicznych, kiedy wartościowano wygląd danego człowieka i dyskryminowano wtedy tę osobę. Mamy Oświęcim, mamy totalitaryzm sowiecki, totalitaryzm niemiecki, nazistowski. Nie można w zasadzie sobie wybrać dziedzictwa genetycznego. Dzieci i osoby ze zespołami genetycznymi wymagają wsparcia i zrozumienia, bo mają określone problemy medyczne lub egzystencjonalne. Rodziny tych dzieci potrzebują też naszej pomocy, ale warunkiem jest zrozumienie problemów, ludzka solidarność i akceptacja społeczna umiejętności genetycznej. Życzę sobie, żebyśmy mogli akceptować osoby z niepełnosprawnością, żeby mogli żyć w naszym społeczeństwie i być wykorzystane. I dodam, że marnujemy potencjał dzieci ze zespołem. One mają wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej. Kiedy pan profesor mówił nam z ekranu, nie na konferencji, to powiedział o takim przykładzie. W pewnym mieście w Austrii urodziło się dwoje dzieci. Chłopiec i płacząca wiecznie dziewczynka. Chłopiec dziarski, energiczny, ona miała zespół Downa. Kiedy matka jej została sparaliżowana, właśnie ta dziewczynka zespół Downa opiekowała się nią przez 6 lat. Dała jej serce, dała jej pomoc. Chłopiec nazywał się Adolf Hitler. I nawet wtedy bym nie zabił tego dzieciaka, gdyby wiedział, co on czyni, bo nie ma do tego prawa. Dzieci czy osoby dorosłe ze spełniona mogą być wykorzystane dla naszego wspólnego dobra. Ile jest teraz samotnych osób starszych, które pozostają w domu? Ku Państwa uwadze uświadomiam to, ponieważ osoby ze spełniona też są eliminowane, częściej występują metodzie in vitro i też są eliminowane bardzo szybko od razu za pomocą zabijania w okresie prenatalnym. Dziękuję. Ja chciałem się zapytać, jaką obserwujemy tendencję w kwestii prawdopodobieństwa, że urodzi się zdrowe dziecko z in vitro i jaka tendencja wzrosła przez ostatnie 5 lat? Bardzo chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Ale pan minister Adamkowicz wydał takie rozporządzenie zakazujące wpisu do książeczki zdrowia, że dziecko jest poczęte przez in vitro. Kiedy przychodzi do mnie dziecko z badaniem, to jeśli mama o tym nie powie i nie chce, bo nie chce powiedzieć, to nie wiem. Ale przychodzą do mnie rodzice, którzy mówią. Było dziecko ze zespołem Downa, które zostało wyeliminowane w okresie prenatalnym w ramach tej profilaktyki wad rozwojowych i okazało się, że lekarze, którzy opiekowali się małżeństwem, które do mnie trafiło, nie sprawdzili, jaka jest przyczyna niepłodności. Ja mówię, było dziecko ze zespołem Downa. Proszę bardzo, jaki tam jest wyniczek? Patrzę, translokacyjny. Proszę, robimy kariotypy. Dopiero wtedy zrobiłam badanie kariotypu i znalazłam, że tato jest nosicielem translokacji z udziałem chromozomu 21 i mężczyzna po 40 z takim rozpoznaniem ma blokadę biologiczną do produkcji plemników. I to jest naturalna obrona przed przekazywaniem nad organizmem. Więc takich badań bardzo bym chciała, żeby były takie możliwości, żebyśmy mogli to oceniać, ale niestety w Polsce nie ma, a wręcz są zabronione. Katarzyna Brzmian, portal Prawo PL. Ja mam panie profesor takie pytanie, bo mówimy dużo o dzieciach. Rozumiem, że leczenie niepłodności to jest nanotechnologia, przynajmniej na mnie i mojego medium. Natomiast program in vitro jest bardzo inwazyjny, jeśli chodzi o ciało kobiety. Co się dzieje
tej kobiety po takiej inwazji dramatycznej i jakie są tego konsekwencje? Czy są jakieś badania prowadzone medycznie na ten temat od strony somatycznej? Dziękuję. Jest to tak zwany zespół hiperstymulacji jajników, że kobieta nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Są płyny w jamie brzusznej, są depresje tych pacjentek, natomiast przerażeniem przeczytałam w komunikacie.